dobry, witajcie na moim kanale Pewne Używane w Cars. W dniu dzisiejszym taka króciutka prezentacja, ponieważ subskrybent mojego kanału stał się moim klientem, zarezerwował ten samochód jak przyjechał. No i cóż, ja finalnie zrobiłem co trzeba było zrobić i umówiliśmy się na odbiór tego samochodu. Wy jak oglądacie ten materiał, samochód jest w drodze do swojego nowego domu, czyli do Łodzi. No cóż, subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco z aktualną ofertą samochodów, które posiadam. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie samochody wkrótce będą w ofercie, co zakupiłem, co przyjedzie, to wpadajcie po prostu na Instagrama, do którego Wam się w tym momencie wyświetla link. Tak jak zawsze powtarzam, nie bójcie się kontaktu telefonicznego. Ja uważam, że komentarze to nie jest najlepsze miejsce, aby zakupić samochód. Zawsze ten kontakt telefoniczny, gdy się usłyszy kogoś, można porozmawiać, zapytać się, co konkretnie interesuje, może coś doradzić. Całkowicie inny po prostu kontakt, więc śmiało dzwońcie, jak po prostu chcecie dany samochód zarezerwować. Ja nie pobieram żadnej z tego tytułu opłat, tylko po prostu chciałbym jakiejś jasnej deklaracji. Oczywiście, gdy znajdziecie coś innego, ciekawszego niż u mnie, to po prostu tylko wykonuje się telefon, zwalniamy samochód, nabyliśmy coś innego. Ja nie widzę w tym temacie żadnego po prostu problemu. Pokażę Wam go jeszcze szybciutko. Ten samochód wiem, że na pewno jest to samochód sprawny, ponieważ byłem nim na feriach w Zakopanem. Potrzebowałem samochodu, do którego wejdą sanki, coś więcej, jakieś bagaże. Więc przejechałem tym samochodem, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, z 1000 po prostu kilometrów. W samochodzie był wymieniony pasek rozrządu, olej z filtrami. Powiem Wam też, dlaczego był wymieniony pasek rozrządu. A ponieważ, dlatego, że tak jak, nie wiem, czy każdy z Was oglądał materiał z Citroenem C4 Picasso, wyciek miał miejsce z podstawy wałka rozrządu. Oczywiście mogłem to przemyć, to jest tutaj za tą rurą, tu widzicie, w tym momencie jest sucho. Ja oczywiście to zrobiłem, nie myłem tego, chciałem zrobić to tak, jak powinno być, aby każdy był po prostu zadowolony z tego tematu. Przy tej operacji trzeba zwolnić pasek rozrządu, więc automatycznie pasek został wymieniony. Ten zabieg zrobiłem już po moim powrocie z ferii, a przed tym chciałem jechać po prostu już na świeżym oleju, więc został on wymieniony, taki jaki jest zalecany przez producenta. No i cóż, wyciek może nie był duży, ale trzeba było to zrobić. No i cóż, no i tyle. Pokażę Wam jeszcze samochód w środku. Przełączę się tylko może na szerszy obiektyw. No i cóż, zobaczcie, fajnie to wygląda. Wersja Allure, 2015 rocznik. Szklany dach, czujniki parkowania, przód, tył, kamera, head-up display, silnik 1.6 Blue HD i 120 koni. Jednostka naprawdę żwawa. Oczywiście pewnie się odezwą osoby, które dwulitrówka, bo tylko dwulitrówka, ale ja uważam, że tutaj jest wystarczająco mocy, przy tym niskie zapotrzebowanie na olej napędowy. Naprawdę samochód fajnie się prezentuje, do tego też 17-calowe alufelgi. No i co, tu mamy siódemkę, wersja siedmioosobowa. Oczywiście subskrybujcie kanał. Ten samochód akurat jest już zarejestrowany, jeszcze był z hakiem. No i cóż, tutaj może jeszcze pokażę. Myślę, że kto ogląda moje filmy od dłuższego czasu, ten wie, że przy tych samochodach nie ma lipy. Dokładam się do każdego z tych samochodów. Zresztą ja kupuję samochód nie cenę, więc jeżeli kupuje się samochód, to tak naprawdę wystarczy samochód wyczyścić, wiadomo, wypolerować, tak zwany detailing, i naprawdę jest baza, żeby nazwać
ten model samochodem. Po prostu. 5008 może nie zdarza się u mnie często, ale za to, to jak się już trafiło, to naprawdę fajnie zestawione. Kamera, no cóż, szklany dach, roletka, wszystko działa. Więc cóż, myślę, że wszystko Wam tutaj pokazałem, co chciałem pokazać. Jeżeli jesteście zainteresowani samochodem, to oczywiście dzwońcie, nie bójcie się tego kontaktu, ja nie gryzę, a więcej dowiecie się telefonicznie, niż będziemy pisać w komentarzach, których zazwyczaj i tak nic one nie wnoszą. A mówię, w ciągu 2-3-5 minut, bo ja jestem gadułą, dowiecie się więcej, niż będziemy pisać w komentarzach przez parę dni. Także jeżeli podobają się Wam samochody, które po prostu kupuję, sprowadzam, dajcie po prostu suba, a będziecie na bieżąco z aktualną ofertą samochodów. A jak chcecie wiedzieć, co jest wcześniej, co przyjedzie, co zostało zakupione, to wpadajcie na Instagrama. Także trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia.